Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek, dzisiaj taki poradnikowy, pokażę wam w jaki sposób w wersji demo JDM, czyli Japanese Drift Master, ustawić sobie kierownicę, żeby była idealnie zsynchronizowana z ruchami kierownicy w grze, jak to zrobić krok po kroku dla właściwie każdej kierownicy, jaka chyba istnieje, bo ta gra naprawdę bardzo dobrze obsługuje kierki, więc nie możemy wszystkiego ustawiać niestety w tym menu takim jak jesteśmy w grze, przynajmniej w wersji demo, musimy wyjść do menu głównego i wejść sobie w opcje. No i oczywiście wchodzimy sobie w sterowanie i tutaj musimy układ sterowania wybrać sobie zaawansowany. Tutaj mamy Logitech, Thrustmaster, Gamepad, Keyboard i musimy wejść w ten Advanced. I wchodzimy sobie w sterowanie. No i tutaj mamy różne ustawienia, widzicie, że ten interfejs jeszcze nie jest tak w 100% dopracowany, ale jeśli chodzi o force feedback i współpracę kierownicy jest naprawdę zajebiście. Więc wchodzimy sobie w ustawienia zaawansowane, no i tutaj wszystko co musimy zrobić to po prostu przypisać osie kierownicy, pedału gazu, hamulca, sprzęgła, hamulca ręcznego, więc zrobię to z wami. I wystarczy, że klikniecie sobie tutaj, pokazuje wam się mrygający set. I musicie po prostu kręcić kierownicą. Tak samo robicie z gazem. Gaz, hamulec, hamulec, sprzęgło, sprzęgło, ręczny, to ręczny. Zmiana biegów w górę. Tutaj ja mam taką dźwignię push-pull, czyli do siebie daję bieg wyżej i od siebie bieg niżej. Możecie sobie ustawić też na te takie zwykłe łopatki w kierownicach, przeważnie każda ma, nie? No i tutaj ustawiamy sobie H-shifter, czyli pierwszy bieg, drugi, trzeci, tak samo jak te wszystkie klawisze, które teraz tutaj miałem, nie? No bo wrzucimy sobie pierwszy bieg, pyk, pyk, już mamy przepisane. Działa bez problemu na Fanateku. Z tego co wiem, to działają wszystkie kierownice. Ale jeśli jakieś by nie działały, wbijcie sobie na Discorda JDM. Tam pomogą wam na pewno z waszą kierownicą, a jak nie, pojawi się update do gry w przyszłości, który doda waszą kierkę jako obsługiwaną. I to wszystko już wam działa. Możecie sobie ustawić force feedback tak jak u mnie, ale ja mam ustawiony tak pod Fanateka. Jak grasz na Logitechu, to może lepiej będzie ustawić sobie moc force feedbacku mocniej. Nie, ja sobie ustawiam tak i dla mnie jest naprawdę super. Tutaj zmniejszyłem sobie dynamic dumping. To jest to taki stały opór wynikający z ogólnie wszystkich tych oporów mechanizmów sterujących w samochodzie plus opon na przykład, kiedy stoicie w miejscu, nie? Kiedy samochód się nie porusza do przodu ani do tyłu i skręcacie, no to czuć na kierownicy ten opór opon, zwłaszcza w tych takich starszych autach, nie? No i ja to polecam zmniejszyć sobie do pół, dlatego że wtedy mamy mniejsze opóźnienia w reakcji kierownicy na to, co się dzieje w grze. I tutaj w tej grze również to działa. Jeśli chodzi o sterowniki, to mogę wam tylko podpowiedzieć, jak to do Fanateka sobie ustawiłem. Więc ja sobie tutaj damper efekt praktycznie całkowicie wyłączyłem, ale to są moje ustawienia do Forzy i dla mnie na tych ustawieniach driftuje się dobrze w tej grze, aczkolwiek możecie jeszcze potuningować. Ja, to nie jest takie, wiesz, w 100% dopracowane tutaj, tak jak to ma być, tylko ustawiłem sobie tak do Forzy, żeby mieć jak najmniejsze opóźnienia. I tutaj mam na 90% ustawiony force feedback, więc mam 5,4 Nm minus to co mam w tej grze, czyli minus 40% z tych 5,4 Nm maksymalnego momentu obrotowego, czyli nie wiem ile tam będzie, 3 Newty, coś koło 3 Newta będzie, nie? W każdym razie lepiej sobie to ustawić w kierownicach, w których możecie sobie to ustawić. Ustawcie sobie 1080 stopni obrotu. Jeśli chodzi o kamerę, to warto sobie ustawić jak największy kąt. I jak sobie w ten sposób przypiszecie, macie już wszystko przypisane, możecie sobie startować w grze bez problemu. Tylko ten interfejs na początku nie jest taki do końca zrozumiały, no bo tam trzeba kliknąć te zaawansowane opcje, nie? Ale jak już to klikniecie, przejdziecie do tego dodatkowego menu, to będziecie mogli sobie wszystko przypisać tak jak trzeba. No i bardzo ważne jest, zobaczcie, tak dla przykładu ustawię sobie te 900 stopni obrotu. Może być tak, że że gra dostosuje się do maksymalnego kątu obrotu waszej kierownicy i u was te 900 stopni to będzie prawidłowo, nie? I zobacz, niby teraz wszystko jest ok, tak jak robię sobie 180 stopni, to prawie że jest dobrze, nie? I na początku też tego nie zauważyłem, ale jak robisz sobie większy kąt obrotu, o, tak jak ja mam teraz, to zobacz, już się kierownica w grze rozjeżdża. Może podjadę tu pod lampę, żebyście widzieli. O, kurde. O, teraz widać, nie?
że już się rozjeżdża ta synchronizacja. Więc ja sobie ustawiam 1080 i dla mojej kiery to śmiga, ale może być tak, że gra dostosuje się jakoś tam. Bo czasami gry się potrafią dostosować do maksymalnego kątu obrotu waszej kierownicy. Nie? I teraz mamy idealną synchronizację. Tak jak powinno być. I force feedback działa oczywiście bardzo dobrze. Zobaczcie, maksymalnie skręcę sobie koła. Tak. I kiera się automatycznie prostuje, tak jak w normalnym aucie. I jak widzicie, są niskie opóźnienia. Im większy damper sobie ustawimy, tym większe opóźnienia są w grach. Nie tylko tutaj, ale też w każdej innej. Damper się bardzo przydaje, jeśli chcecie sobie robić takie ściganie się. Ale tutaj i tak, jak ustawimy sobie ten damper w grze, to on i tak tutaj istnieje. To nie jest tak, ja sobie go wyłączyłem tam w sterowniku, ale on istnieje jakby ten efekt. O, czekaj, jakiś tu podpląd jechał prawie. I tyle, macie przypisaną kierkę, możecie śmigać. Próbujcie, testujcie, sprawdzajcie różne ustawienia dla waszej kiery. Jeśli chodzi o force feedback... O, ktoś tu cofa? Popie, co tu? A no tak, jest po północy? Nie, jeszcze nie ma północy. Ale jest 22:30 w grze i ten chłop zaczął coś tutaj odwalać. No i znowu, to jest wersja demonstracyjna. Jeśli coś się zmieni w wersji pełnej, to oczywiście zaktualizuję poradnik. A tymczasem trzymajcie się, na razie, cześć.